Do finału zbliża się modernizacja budynku po byłym hotelu Suwalszczyzna przy ulicy Noniewicza. Filia Suwalskiego Urzędu Miejskiego, zwana ambasadą, miała być wyremontowana w ciągu 360 dni, ale z uwagi na rozległość prac termin został nieco wydłużony. Wykonawca, suwalska firma, za wykonane prace w przetargu zażądała niemal 8 200 000 zł. Jak to zwykle bywa, na etapie prowadzonych prac pojawiły się roboty dodatkowe, czy też roboty, których wcześniej nie uwzględniono bądź nie przewidziano w projekcie budowlanym, w projekcie technicznym. Zatem tutaj też takie okoliczności się pojawiły. Został podpisany aneks, po pierwsze wydłużający umowę właśnie do 30 kwietnia tego roku, a po drugie zwiększający wynagrodzenie dla tego wykonawcy. Nie jest to może duża kwota, bo sięgająca na dzień dzisiejszy ponad 60 tysięcy złotych, ale takie roboty dodatkowe za taką kwotą się pojawiły. W najbliższych tygodniach realizowane będą procedury odbiorcze. Tymczasem w biuletynie ratusza pojawił się przetarg na dostawę i montaż mebli oraz wyposażenia wnętrz odnowionej filii. Według zamówienia te czynności powinny zakończyć się pod koniec pierwszej połowy czerwca bieżącego roku. Na przełomie czerwca i lipca rozpoczniemy przeprowadzkę naszych pracowników z siedziby przy ulicy Sejneńskiej, ale również i z Mickiewicza, bo również z Mickiewicza część wydziałów zostanie przeniesionych na ulicę Noniewicza. Budynek przy Noniewicza jest obszerny, choć do tej pory jego hotelowe wnętrza zajęte przez urzędników bez większej adaptacji nie spełniały dostatecznie dobrze swojej roli. Komunikacja w obiekcie przysparzała licznych problemów interesantom urzędu. Teraz ma się to diametralnie zmienić. Przede wszystkim powstanie tam sala obsługi interesanta, coś czego w Urzędzie Miejskim w Suwałkach jeszcze nie było, czyli w jednym miejscu będzie można załatwić wiele spraw bez konieczności przemieszczania się pomiędzy wydziałami czy też pomiędzy pokojami, a nawet budynkami. Zatem to będzie taka największa zmiana i myślę, że największe udogodnienie dla mieszkańców, bo takiego rozwiązania jeszcze w historii funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Suwałkach nie mieliśmy i upatrujemy w tym naprawdę takiego ciekawego rozwiązania dla suwalczan. Do ambasady urzędnicy będą przeprowadzać się według przewidywań nie dłużej niż do połowy lipca. A co z gmachem przy Sejneńskiej? My tutaj działamy wspólnie w porozumieniu z Suwalską Spółdzielnią Mieszkaniową, która jest właścicielem części tego budynku i będziemy chcieli wspólnie razem z Suwalską Spółdzielnią Mieszkaniową jeszcze w tym roku sprzedać ten budynek.